Dzień dobry. Moje nazwisko Kacper Pusztuk, bo mówiąc z rektorem na dzisiaj. Dzień dobry, rektor Szkabeczka. Proszę pozwolić, że zapowiem pana obecność. Oczywiście. Dziękuję. Panie rektorze, student pan Kacper Pusztuk. Zapraszam. Pan rektor zaprasza, bardzo proszę. O, dobry. Dzień dobry. Można się wprosić. Witam, Kacper, dzień dobry. Rozumiem, że byliśmy umówieni na rozmowę. Tak, na serię pytań przygotowanych, częściowo zadawanych przez studentów na Instagramie, częściowo przygotowanych przez nas. Świetnie. Tutaj, czy... Nie, proszę, proponuję, chociaż pogoda może nie jest taka idealna jak była, ale nie pada po wczorajszej burzy, zobaczymy sobie planty, okej? Okay? Oczywiście, proszę bardzo. Proszę bardzo. Pytanie pierwsze, berło czy skalpel? I jedno i drugie. To tak nie można rozdzielać. Mhm. Zawód, który wykonuje chirurga, to jest ten skalpel, to jest to kilkadziesiąt lat. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, to przecież nawet dwie kadencje, no to jest te 8 lat, to jest błysk, to jest filka. Mhm. Ale jedno i drugie trzeba mieć w sercu i no po prostu z tym żyć. Czasami więcej, czasami mniej. To łatwiej jest to łączyć. W wypadku aktywnej chirurgii i rektorowania takim uniwersytetem jest to niemożliwe, więc trzeba było skalpel zawiesić. Ale póki co? Zobaczę, nie wiem. To przyszłość pokaże. Jak się chodzi w todze? Bardzo dobrze. Czy jest wygodna? Ale oczywiście. Proszę pana, wszyscy mówią, jak ciepło, jak trudno, jak niewygodnie, a marzą o tej todze. No nie, 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 nie. Zdrowy rozsądek. Oczywiście, jak jest 30 parę stopni, jak było ostatnio, kiedyśmy szli tutaj w rocznicę 4 czerwca, kiedy odzyskaliśmy wolność, szliśmy w togach. No wiadomo, że było ciepło, no to 30 parę stopni, no co to jest? Nie, nie, nie. Ale naprawdę, kadra profesorska bardzo to lubi. A uważa się rektor bardziej za humanistę czy za ścisłowca? Strasznie trudne pytanie. Moją słabością były nauki ścisłe, a wybrałem medycynę, więc to tak pół na pół. Psy czy koty? Psy zdecydowanie. Mhm. Ma rektor jednego? O, proszę pana. Teraz mam tak kawaliera, suczkę wspaniałą, a zawsze miałem psy i to jest moja miłość na pewno. Lato czy zima? Lato zdecydowanie. Ja bardzo lubię, jak jest ciepło. I sushi czy schabowe? O nie, nie, to na takie pytanie odpowiem zawsze schabowe. Ja bardzo lubię tradycyjną polską kuchnię, no to, że już jej praktycznie, jeśli idzie o Kraków przynajmniej, praktycznie nie ma. Słodkie czy słone, skoro już mówimy o smakach? Słodkie. Ja jestem pasjonatem pączków. Mhm. Bóstwiam pączki. Zresztą wychowany zostałem na pączkach. Po czym poznać dobrego pączka, takiego dobrego? Po dwóch rzeczach, bardzo prosty test jest. Bierze pan pączek, kładzie pan go na stole, talerzu, whatever, serwetkę na nim kładzie i przyciska go do dna. Szybko podnosi rękę. On powinien z powrotem wrócić do pozycji wyjściowej. Jeżeli tak nie robi sam, proszę tego pączka nie jeść. Kawa czy herbata? Wie pan, jedno i drugie oczywiście zależy od pory dnia. Rano kawa, w czasie dnia bardzo dużo herbaty, no i na końcu dobra kawa po obiedzie. Czy od początku chciał rektor studiować medycynę? Nie. Jaki był pierwotny projekt na siebie? Matematyka, ale wie pan, trzeba o jednej rzeczy powiedzieć. To były zupełnie inne czasy. Mhm. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć tak prosto. Dlaczego? Dlatego, że ja zdawałem egzamin wstępny na studia. Po drugie, wtedy nie można było aplikować do dwóch, trzech, czterech uczelni. Jedna uczelnia, jeden kierunek. To była decyzja przed. Dlaczego nie ta matematyka? Wie pan, bo to trzeba mieć bardzo specyficzny sposób myślenia, umysł. Nie czułem się, że to będzie taki mój kierunek. No to mogę panu powiedzieć. No. A wie pan, jaki był drugi? Szkoła teatralna. No. Hmm. Tak, no, no. To szkoła teatralna miała wtedy egzaminy wcześniej, bo oni zaczynali wcześniej. Myśmy mieli egzaminy na początku lipca, a można było do jednej szkoły zgłosić. No i decyzja musiała, nie można było spróbować tu i tu. Mhm. Tak to wyglądało. Grał wcześniej rektor w jakimś teatrze przed pójściem na studia? Nie, 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 nie. No w takim szkolnym, to znaczy ja chodziłem do, to się wtedy gimnazjum nazywało Sobieskiego i tam wygłupialiśmy się, czysto męskie to było wtedy gimnazjum.
i tam wygłupialiśmy się tak nad tymi różnymi takimi teatralnymi. Ale chodziłem na wszystko, co było w Starym Teatrze, bo to była Mekka, to była świątynia. To była świątynia sztuki. Jak rektor spędzał wakacje w czasach studenckich? Bo wiem, że był teatr przed studiami, ale właśnie... To były takie momenty, znowu, nieporównywalne światy. To są nieporównywalne. Myśmy wtedy wszyscy... studenci, wtedy nie było możliwości wyjazdów poza Polskę. Tych takich oficjalnych, zorganizowanych wyjazdów było strasznie niedużo. Więc myśmy przez organizacje studenckie organizowali sobie liczne obozy. Bardzo różne, tak żeby te 2-3 miesiące zagospodarować. To była dominanta. Żeby było trochę nad polskim morzem, żeby trochę było w górach, no różnie to bywało. I to była dominanta i tak się wyjeżdżało na, wtedy na tego typu wakacje, na obozy. Nie było innej możliwości i było to fantastyczne z jednej strony, bo wie pan, poznawało się trochę, integrowało się z kolegami, koleżankami, poznawało się inne rejony Polski i to na pewno było dobre. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo dobre. Ale mogę też powiedzieć jedną rzecz. Nie pozwalano nam poznawać świata. Już nie mówię świata, Europy. I to było niedobre. Każdy młody człowiek studiując powinien wyjechać nie tylko na wakacje i na praktykę wakacyjną w inny kraj, do innego kraju, ale także na co najmniej jeden czy dwa semestry. To mu otwiera gigantycznie nowe horyzonty. Każdy tak powinien. Jeżeli jesteśmy w Europie, to tak powinno być. Dlatego tak się cieszę, że należymy do Unii Europa i mamy ten szyld Uniwersytetu Europejskiego, bo wszystkie procedury wtedy, nie tylko naukowe, nie tylko dydaktyczne, programy, ale również i administracyjne, będą wspólne, żeby każdy młody człowiek sobie pojechał do Paryża, do Lizbony i tak dalej, i tak dalej. To otwiera strasznie nowe horyzonty. I to jest straszny kapitał. Myśmy tej możliwości nie mieli. Chociaż oczywiście jeździliśmy bardzo dużo, obozów było bardzo dużo i był to bardzo przyjemny okres w życiu, no bo człowiek był młody, no, młodość ma swoje prawa. No. To jasne. A w jaki sposób właśnie w czasach studiów rektora studenci spędzali czas wolny w Krakowie? Do jakich knajp chodzili, gdzie się bawili? To gigantyczny problem. To jest to, co zawsze moje pokolenie mówi. Za naszych czasów to były juwenalia. Teraz te juwenaliów nie ma. Ja mówię, kochani, mówicie jak dziadkowie. Dlaczego? Bo myśmy mieli... Kraków był zupełnie inny. Z klubów studenckich było 4-5. Oczywiście Jaszczury na Rynku. Nasza nieśmiertelna na Wojka. Na Bydgoszczy był jeden Buda. I to było wszystko. Student knajp czynnych do godzin nocnych, znaczy w godzinach nocnych, no to było 4, ale to nie na kieszeń studenta, no bo to było Hotel Krakowia, to później Feniks, który był takim standardowym, potem Kaprys, potem jeszcze Twardostra, tam gdzie stacja, tam studenci nie chodzili. Myśmy musieli bawić się sami. Kluby studenckie tętniły życie, tam się siedziało, tak w Jaszczurach, tam się, czy w Żaczku, w Rotundzie, tam się siedziało do rana i to był nasz sposób spędzania i zabawy wolnego czasu. Skutkiem czego, jak przychodziły juwenalia, to wszystko wychodziło na miasto, cała ta rzesza. Nie można porównywać, nie było internetu i tak dalej, i tak dalej. Była telewizja z jednym programem, potem z drugim, to było wszystko. To są nieporównywalne czasy, każda generacja, każde pokolenie ma pewien swój sposób zabawy, piosenek, muzyki. Tak wtedy było. Nie było innych możliwości, ale co nie znaczy, że nie powstawały wspaniałe sprawy. Festiwal Piosenki Studenckiej wtedy, kiedy był rewelacją. Wybór najmilszy i potem na Rynku tutaj, to było dla miasta przeżycie. No, takie wtedy były czasy, formuła się zmieniła, otoczenie się zmieniło teraz. Przecież jakie tuzy z Festiwalu Piosenki Studenckiej wyszły, Maryla Rodowicz, Drehuta, Sitorowski, no i tak dalej. Jakiej rady udzieliłby pan rektor obecnym studentom na przetrwanie sesji? Po prostu zdrowy rozsądek zachować, a zdrowy rozsądek polega na tym między innymi, broń Boże, nie uczyć się w nocy. To jest bezsens, to nic nie daje. No, pouczy się w nocy lepiej czy gorzej, potem będzie 2 dni odsypiał. Nic to nie daje. No, pewna systematyczność jest absolutnie konieczna. I znowu nie cały czas, non-stop, tylko się uczyć. Zdecydować się, ile na dany przedmiot będzie mi potrzeba czasu i te 3-4 dni, ale wtedy się uczyć porządnie.
a nie udawać naukę. Zawsze się śmiałem, jak tak na tym pierwszym roku, tam anatomieśmy się uczyli, że no bardzo dużo udaje, że się uczą. To nic nie daje. No jeżeli pan zarwie noc, to nic z tej nauki nie będzie. Naprawdę. No. Zdrowy rozsądek. 2, 3, 4 godziny, koniec. Nie da się więcej. Gdyby rektor mógł udzielić swojej młodszej wersji jakąś życiową radę, powiedzmy cofnąć się w czasie i udzielić sobie jedną życiową radę swojemu ja z kiedyś, co by to było? Jeszcze raz przeanalizować możliwości poznania świata. Na tym etapie i w tym zakresie, nie turystycznym, który mnie interesował. Ponieważ myśmy tej możliwości nie mieli, ja uważałem, że to jest tak, nie tak bardzo istotne. No, a to nie tak, naprawdę. My nie możemy być zamknięci w sobie. Ja, Kraków, Polska, nic więcej. Nie, nie, nie. To jest najgorsze. Ta otwartość. Na czym polega otwartość? Bardzo często mówimy, to jest takie modne u polityków, chcemy być otwarci. Co to znaczy? Chcemy być otwarci, to chcemy nie bać się innego. Mhm. A to nie jest takie proste, to się łatwo tylko, prawda, tak mówi. Nie bać się innego, to wcale nie jest takie proste. Trzeba przede wszystkim poznać. A żeby poznać, no, trzeba wyjechać. Nie da się tego robić tu, na miejscu. Wtedy nie było tych możliwości, ja od tego za lekko podchodziłem. Teraz bym na pewno to bardzo dokładnie przeanalizował. Takie pojęcie, to warto Kapuścińskiego przeczytać. Obcy. Co to znaczy obcy tu u nas, jak przyjedzie? A co znaczy ja, jak pojadę na przykład do takiego kraju, gdzie jestem obcy, gdzie nagle jest zdziwienie. A to jest to poznanie świata, to daje niesamowite takie otwarcie na świat. I ja na pewno za mało na ten temat wiedziałem, za mało na ten temat się zastanawiałem. A tak z innej beczki, jakiej muzyki rektor słucha? To zależy od humoru, od dnia, od pory roku, od wielu rzeczy. No, to tak bardzo trudno jest odpowiedzieć jednym zdaniem, bardzo różnej. Tak jak panu mówiłem, bóstwiam operę. Bardzo lubię muzykę klasyczną, tak zwaną klasyczną. Ale też no, nie ukrywam, zresztą bardzo często to mówiłem już parę razy, że ja wychowałem się na Beatlesach. To była wtedy Beatlesi, Rolling Stonesi, to była rewolucja. Na piosence francuskiej też, bo to, wie pan, ktoś, kto nie słyszał Edith Piaf, to w ogóle nie ma pojęcia o piosence, ale no, jestem stuprocentowym fanem Queenu. Byłem i jestem i już na pewno będę. A jaki gatunek filmów rektor preferuje, tak? Są najbliższe serca? Znowu, tu, wie pan, są albo, ja nie chcę mówić o gatunku, ja tak tłumaczyłem mojej córce, że są filmy, które koniecznie musi zobaczyć. I dawałem przykład Ojca Chrzestnego, część pierwsza oczywiście. A potem już te dokrętki, druga i trzecia, to już nie było to. To jest taki przykład filmu, który uważam każdy powinien zobaczyć. Ta książkę przeczytać, taka lektura obowiązkowa. Bo to jest no, otwierające. To taki przykład filmowy. No, są różne gatunki. No, komedia pół żartem i pół serio. Znowu no, też jest takim no, klasykiem. No, każdy to powinien zobaczyć, żeby mieć... umieć się bawić po prostu, śmiać się z siebie i tak dalej, i tak dalej. No, ale to wszystko właśnie zależy o jakiej części życia mówimy. Jak mówimy o zabawie, czy mówimy o tych najważniejszych sprawach świata, no to musi być różnorodność. To się nie da wybrać jednej pozycji, bo to tak nie jest. Życie nasze nie jest takie. Mamy momenty wesołe, dramatyczne, smutne, przełomowe. To różnie wygląda. Los człowieka, taki wspaniały film rosyjski, wtedy radziecki, o wojnie. No dziś w ogóle niepuszczany, z tysiąca względów politycznych i tak dalej. Ale pokazywał bezsens wojny. Taki tragiczny, dramatyczny bezsens wojny. Także to bardzo zależy. Ogląda rektor może seriale? O nie. Nie, nie, nigdy nie oglądałem seriali, ani, wie pan, no, z tysiąca powodów. Najbardziej prozaiczny jest taki, że ja nie mam kiedy tych seriali oglądać. No bo to zawsze jest w takich porach, że jak słyszę, próbowałem tylko House of Cards zobaczyć parę odcinków. To mi się udało, ale no, trudno mi powiedzieć, bo to taki malutki wycinek. A żeby to sobie gdzieś tam na iPlay czy na Netflixie wziąć i oglądać, to już mi się nie chce. Jakby rektor mógł mi polecić
jakieś 5 książek, które według rektora warto lub nawet trzeba przeczytać. Proszę pana, polecę panu takie, jak kiedyś powiedziałem no i córce. Jeśli idzie o no, z tak zwanych książek, czy pokazuje potęgę miłości, to Stąd do wieczności. Bo uważam, że to jest wspaniała sprawa. Absurd wojny, obojętne w jakim wydaniu, no to Nieśmiertelny Szwejk i paragraf 22. A trudność i zmienność losu człowieka to bracia Karamazow, Dostojewski i Biesy. Bez tego nie mam normalnego i podejścia do życia, do świata. To taki mini standard. Ma jeszcze rektor tremę przed wystąpieniami? Wie pan, tremy to nie, ale to tremy to nie, no bo to oczywiście nabiera się doświadczenia, ale pewnego. Wie pan, znowu, ja mam bardzo dobry dział promocji, który organizuje różne rzeczy. Mhm. No i przez te 7 lat no, poznaliśmy się, ale zawsze jest ta obawa, że nam coś nie wyjdzie. Z drobnych, że coś zapomniemy, nie powitamy kogoś, bo ja nie będę wiedział, że doszedł. Wie pan, no to są zawsze takie, im większa jest jakaś taka impreza, tym tego typu drobne sytuacje mogą się zdarzyć i to pewna obawa jest zawsze w tym momencie. Zwłaszcza jak to jest forum międzynarodowe, kiedy potem już je, wie pan, jak człowiek tam jest, wita, to już no, jest trochę bezradny, prawda? No musi się zdać na współpracowników, którzy mu to tam podadzą, przygotują. No i ta obawa oczywiście zawsze jest. No. A jak rektor radzi sobie właśnie z takimi obawami, ogółem ze stresem? Miała, no trzeba z tym żyć, no trudno, no show must go on. No. I to by be like overkill, jak to on śpiewa, no. To jest jedyne, nie ma innej odpowiedzi, no przecież nie, wie pan, no, jakby z tego powodu wpadał w jakieś tam depresję albo zażywał tonę leków, no to byłby szaleniec, to się do tej funkcji nie nadawał, no trzeba z tym umieć żyć. No. Mhm. A w takim razie pytanie, bo no wiadomo, zbliżają się wybory rektorskie. Jakie rektor ma plany na po wyborach? Wie pan, żadnych. Powiem szczerze, żadnych, absolutnie żadnych. Dlaczego? Dlatego, że jak się kończy drugą kadencję, to jasne jest, że pewien etap w życiu się zakończył. I jestem z tego etapu niesamowicie zadowolony, jestem z tego etapu dumny. Oczywiście nie wszystko mi się udało i tak dalej, ale koniec. Z dniem 31 sierpnia żegnam się z moim biurem, biorę swoje tam, mam w walizeczkę, ja nie mam żadnych papierów na biurku, bo nie uznaję tego i mówię do widzenia, time to say goodbye. Miesiąc sobie daję na taki no, reset zupełny, no a potem zobaczę. Otrzymuję różne ciekawe propozycje, ale w ogóle się politykom odmówiłem, proszę pana, bo wszyscy mi się o to pytają, czy nie zainteresuje mnie polityka. Nie, polityka mnie nie zainteresuje, a wszystko inne, nie wiem, zobaczę. Mhm. Po resecie. No to dobrze, rany boskie, święte. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, zobaczenia. Mhm. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.